Linia tramwaj, proszę Państwa, tramwaj, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. W Euro, Europie jesteśmy, proszę Państwa. Czyli, że tak, żadnych świętych mormonów z USA nie ma. Żadnych prawosławnych z Białego Stoku nie ma. Żadnych świadków Jehowy nie ma. Tylko po prostu są Cyganie, Żydzi, katolicy, tatrujcy. Głównie i do żadnego innego odkrycia Państwo już nie dojdą. Cyganie, Żydzi i katolicy. To jest właśnie taka mieszanka, bo oni się troszeczkę to wzięli i zmieszali. I tak to wszystko się przedstawia. Tak to wszystko wygląda, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Czym się ta mieszanka charakteryzuje? Niewiarą, ateizmem, dlatego tak szybko przejęli i marksizm, kościół katolicki, nie chcąc pozostać w tyle, opowiedział się za ewolucją, proszę Państwa. No doszło do tego, że księża w ogóle, jako ja rozmawiałam z geologiem takim bardzo ważnym, jednym księdzem, no to przecież ksiądz nie będzie wierzył w Boga. Jeżeli będzie wierzył w ewolucję, to nie będzie wierzył w Boga, a tak było, taka moda była na ewolucję, proszę Państwa. Moda była na ewolucję. Także ateizm i precz z osobami trzecimi? Nie, są, przysłuchują się. Bo tam, gdzie Boga nie ma, to zawsze ktoś na trzeciego podgląda. Natomiast w zborze Bożym nie było, proszę Państwa, tak, że 10 osób gadało. Były dwie osoby. A jak się pokłóciły, to trzeba było na trzecią wziąć brata ze zboru, który by pogodził, załagodził brata, braci, ale jako trzeci punkt. Prawda, całkiem obcy dla rodziny, bo to mogło być problem w rodzinie pomiędzy bratem i siostrą w zborze teokratycznym. Przypominam, podkreślam, w zborze teokratycznym, prawda? A potem jak już nie było tego zboru teokratycznego, bo był ateizm, proszę Państwa, bo był ateizm od roku 70 naszej ery, gdy żydostwo teokratyczne zostało zniszczone, no to ten ateizm tak bardzo zapanował na świecie. Wcale nie muszę się pytać, czy wy o tym widzicie, czy nie widzicie.